Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: co to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do Ojca. Powiedzieli więc: co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli go pytać, i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Jezus zapowiada uczniom swoje odejście z tego świata, a jednocześnie zapowiada swoje powtórne przyjście. Doświadczenie rozstania jest potrzebne nam, uczniom Chrystusa. Doświadczenie to bada nasze przywiązanie do Niego. Wierność Chrystusowi, mimo tego, że się Go nie widzi i nie słyszy, jest miarą miłości ku Niemu. Tą miarą jest także tęsknota za Nim, wynikająca z potrzeby bliskiej relacji z Chrystusem. Warto sobie zadać dziś pytanie, jak ja przeżywam relację z Jezusem. Czy tęsknię za Nim? Czy pragnę jak najszybciej się z Nim zobaczyć? Jezus zaszczepił w nas nadzieję. Smutek wasz przemieni się w radość. Czym bardziej kocham, tym bardziej tęsknię. Doświadczam wielkiego bólu i smutku rozstania. Czym więcej tęsknię, tym większa radość spotkania. Słowa Jezusa mogą budzić zaskoczenie, a czasem i zmieszanie. Czasem pojawia się wątpliwość, czy rozumiem je we właściwy sposób. Uczniowie Jezusa także ich nie rozumieli i pytali jeden przez drugiego. Jeśli dziś mam problem ze zrozumieniem słów Jezusa, to muszę się pytać innych i razem z nimi, czyli razem z całym Kościołem, wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, który jako jedyny jest autentycznym interpretatorem Słowa Bożego.